A więc witaj kolejny dniu, kolejny vlogu. Dziś piątkowy dzień, więc jak co piątek o godzinie 20.30 będzie live na Kreatorze, ale wcześniej trzeba się poruszać. Więc dzisiaj mamy 29 grudnia i to wcale nie przeszkadza w tym, żeby pójść na rower. Zrobię wam jeszcze też odcinek na temat słuchawek i roweru, ponieważ temat jest dosyć kontrowersyjny, a teraz idziemy zakręcić parę kilometrów. Od razu czuję, że żyję. Jedziemy. No niestety wykręcone tylko 12-13 km, ponieważ miałem wypadek, kolizję drogową. Zostałem potrącony na przejeździe rowerowym, ścieżce rowerowej. O, tak to się nazywa. Ale to wam zaraz opowiem. Chodźcie, idziemy, wam opowiem na spokojnie. Chodź, tu przytula tatę, to tatę tak wtedy nie boli. Jechałem sobie po prostu ścieżynką rowerową, no i pani po prostu musiała mnie w jakiś sposób nie zauważyć. Nie wiem, może po prostu gdzieś indziej popatrzyła, może się zamyśliła, może mrugnęła oczami, może się źle poczuła. Nie wiem, dużo jest powodów, nie wnikajmy w to. Zostałem potrącony, na szczęście dostałem strzał tak raczej w tył, koła, przerzutki, tylną część ramy, więc nawet w nogę jakoś tam raczej, przynajmniej nie czuję, żebym oberwał w prawą nogę. I samo to nie byłoby takie złe, w sumie może to było złe, może niedobre, bo kwestia jest taka, że koło drogi rowerowej był centralnie znak przy niej i ja po prostu, wiadomo, jak pęd jest w pewnym kierunku, to jak ja zostałem uderzony, to poleciałem po skosie i wypadkową było to, że obrywałem ten znak. Później zobaczyłem dopiero w domu, że kask miałem pęknięty, więc raczej główka dostała tam, więc głową gdzieś tam bym pewnie, jakbym miał kasku, to miałbym ładnie rozwaloną, skoro kask pękł. No co, odbiłem się od tego znaku, no to nogę sobie troszeczkę uszkodziłem, to jest gorsze. Rower tam troszeczkę też jest uszkadzany, ale no zobaczymy, nie wiem właśnie jak dalej postępować, ale mogło być gorzej. Żona się na przykład mnie dziwi, dlaczego jestem zadowolony. Dlatego jestem zadowolony, że wróciłem jeszcze o własnych siłach do domu, że nic mi tak naprawdę nie jest, mam rozwaloną, tam, znaczy rozwaloną, uszkodzone troszeczkę to kolano znowuż i nic mi nie jest, ale mogło być dużo gorzej, bo mogłem chociażby na przykład wylecieć, nie wiem, 2 metry dalej była ruchliwa droga dwupasmowa, gdzie jechały auta i na przykład mogło mi auto rozjechać głowę, rozjechać mnie, więc raczej z takiej sytuacji powinienem się cieszyć, a nie smucić. Takie jest moje zdanie. Bardzo mnie zdziwiło zachowanie ludzi, bo pan, który jechał za mną na rowerze, zatrzymał się, pytał się, czy nie trzeba pomocy. 10 minut był jeszcze z nami, zostawił numer telefonu. Pani, która wyszła z tego Peugeota, który mi potrącił w wieku średnim, była bardzo przejęta. Pewnie jej zachowanie, jej przejęcie też sprawiło to, że nie byłem jakiś zdenerwowany na nią, no bo mówię, trzeba rozumieć też drugą stronę. No i co? Po chwili przyjechała policja, bo ktoś wezwał, ani ja nie wzywałem, ani ta pani nie wzywała, ani ten pan na pewno, co był z nami. Ten pan zostawił swój numer telefonu i powiedział, że w razie czego on jest świadkiem, on może coś chciał potwierdzić i pojechał. To mnie też zdziwiło to zachowanie, bardzo ładnie z tego pana strony, dziękuję bardzo, jeżeli mnie ogląda. No i jak wygląda taka sytuacja? No przyjechała policja, no i się pytała, czy doszło do kolizji jakiejś, czy coś. Wiedziałem, że ta pani będzie miała nieprzyjemności z tego powodu, więc starałem się tak troszeczkę wykręcić, że nic, to tamten, no jak ktoś zgłosił, oni wiedzieli, no to... Pan policjant troszeczkę zaczął pouczać panią, że ten, ja mówię, ja powiedziałem, że proszę nie krzyczeć tutaj na panią, znaczy, ja powiedziałem, że no pani na pewno nie zrobiła tego celowo czy coś, więc no trudno, no każdemu się mogło przytrafić, więc nie ma co teraz pouczać czy złościć się na kobietę. Panowie bardzo miło pozwolili mi usiąść w radiowozie, bo mnie bolała noga, troszeczkę sobie odcięciałem, troszeczkę ta noga odżyła. I sytuacja wyglądała tak, że chcieli wezwać karetkę, pogotowie, tak? I wtedy z tego, co mi mówili, sprawa trafia do sądu. Pani traci prawo jazdy na rok czasu i sprawa jest w sądzie. No ja chciałem tego uniknąć, no bo nic mi się aż takiego nie stało, żeby później kobiecie no, marnować w jakiś sposób życie, pieniądze, no, rok czasu bez prawka. Nie wiem, jeżeli ona na przykład dojeżdża do pracy autem, może pracę przez to stracić, może cokolwiek, więc to jest moim zdaniem bez sensu. Takie zachowanie, więc powiedziałem, że nic takiego nie chcę, musiałem jakieś oświadczenie podpisać, że nie chcę jechać na pogotowie, że nic mi się tam nie stało i tak dalej. Pan policjant powiedział, że w takim razie pani dostaje mandat 500 zł, a ja natomiast próbowałem coś udać, się nie da tego mandatu troszeczkę zmniejszyć czy coś zrobić, ale podobnie, że widełki są od samego dołu. Jak to powiedział pan policjant, ona chyba trafiła na anioła jakiegoś. Podobnież mówi, że przez 13 lat jego kariery on jeździ do takich spraw. Pierwszy raz się zdarzyło coś takiego, żeby ktoś nie wnosił, żeby iść do sądu czy coś przy takiej kolizji. A wtedy, jak mówił, 2 razy podkreślał tej pani, że ma wielkie szczęście, że tego nie chce nic zgłaszać. I kilka razy mnie pytał, czy nie chce jechać, bo jeżeli jest jakiekolwiek uszkodzenie, jakieś złamanie, cokolwiek, coś, co mnie wyklucza chyba na 7 dni powyżej, no to wtedy jest naprawdę nieprzyjemnie. Mi się wydaje, że tutaj coś ze ścięgnem będzie znowuż nie tak. Mam, no troszeczkę mam obite, ale
Ale to nie jest nic takiego, żeby komuś kurczę psuć no, tak, jakiś kawałek życia czy coś. Sądy, jakieś trasata prawa jazdy. Nie. Więc podpisałem jakieś takie oświadczenie. Jak to pan mówi, policjant od 13 lat nigdy się nie spotkał z takim czymś. Nie wiem, mi się wydaje, że trzeba być zawsze człowiekiem dla drugiej osoby. A, no i co się skończyło? Musiałem wziąć jakiś, dostałem KP, numer polisy tej pani, numer rejestracyjny samochodu i muszę to zgłosić do ubezpieczyciela, czyli jakieś szkody, które z tego wynikły. Jedyne, co sprawdziłem od razu, to czy zegarek działa, czy GoPro, które miałem, działa, telefon, czy działa, takie rzeczy posprawdzałem, to wszystko raczej działa na pierwszy rzut oka. Nie wiem, jak jest właśnie na przykład z ubraniem, które mam na przykład no, troszeczkę zniszczone, a ubranie na rower, no nie powiem, bo zniszczyła mi się kurtka z wierzchu, ta co mam na rowerze, ona kosztowała mi chyba 300 parę złotych, spodnie za też chyba tam 200-300 złotych, no to jest troszeczkę poniszczone, no i kask za też troszeczkę mi się zniszczy, no nie wiem, czy to też podlega ubezpieczeniu, czy nie, jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to może napisać. No rower, to tam mam troszeczkę ramę uszkodzoną, seruminiowa, przerzutki troszeczkę z tyłu, no troszeczkę jest uszkodzone. Też się zapytam tej pani, bo mi zostawiła numer swój telefonu, czy chce, żebym to zgłaszał, czy może jej się bardziej będzie opłacało, żeby jej nie szło z OC, tylko ona na przykład pokryje to, co jest zepsute. No nie wiem, no ona niech zadecyduje o tym, mi to jest naprawdę, nie gra mi to roli większej. Pani naprawdę bardzo w porządku też się zachowała, bardzo przeżywała, w ogóle popłakała się, przytuliła mnie, przepraszała. No mówię, nie zrobiła przecież tego specjalnie, prawda? Chciała mnie odwieźć, pracuję w przedszkolu, chciała zostawić rower w przedszkolu tutaj obok, a mnie odwieźć do domu i tak dalej. Powiedziałem, że nie ma takiej potrzeby, bo jakoś sobie mam SPD-ki na szczęście i prawa noga była, no okej, prawa noga mnie nie bolała, więc prawą nogą się dokręciłem do domu. Miałem tylko tam chyba 5,5 km czy coś, także to nie jest też jakaś wielka odległość. No i co, troszeczkę boli. No nie wiem jak dalej, pani powiedziała, że się ze mną skontaktuje jeszcze na pewno czy coś. Teraz jak nagrywam, to widzę, że GoPro jest troszeczkę tutaj położone, ale no trudno. Kurczę, GoPro 5. No ale działa. Jak widzicie, chyba mnie widzicie, to znaczy, że działa. Więc tak wyglądają takie sytuacje. Ogólnie jest zgłoszenie na policję i wtedy macie wybór na przykład jechać do szpitala i wtedy pani ma nieprzyjemności albo po prostu zakończyć na takiej kolizji, jak ja to zrobiłem. I pani, no niestety, zapłaciła ten mandat 500 zł. Cała sprawa trwała gdzieś z godzinę czasu. Mój śmierć. Więc ja w ten sposób zakończyłem sprawę, troszeczkę tam pokuśtykam i mogę już chodzić. Tam jakieś obicie mam, wiadomo, od uderzenia czy coś. Z jednej strony przywaliłem w znak, który jest w niefartownym miejscu, całkowicie przy drodze. To jest według mnie z jednej strony bez sensu, ale z drugiej strony tak jakby tego znaku nie było, nie wiadomo jak daleko bym poleciał dalej. A dwa metry dalej miałem... Tak, Wojtuś, tata. A dwa metry dalej miałem, no niestety, już jezdnię dwupasmową. A tam autka nie jeżdżą 50 na godzinę raczej, nie wiem, się chyba w sumie cieszyć z tej sytuacji, nie smucić. Też mi się wydaje właśnie, że ten mandat był dla pani zbędny, bo ona miała naprawdę, jeżeli chodzi o jakąś nauczkę, to ma się w formie nauczki, tak, ten mandat. Ta pani naprawdę żałowała tego, co zrobiła i będzie na 100% już zdecydowanie bardziej ostrożna, więc ten mandat moim zdaniem był całkowicie zbędny. Więc zaraz przyjdzie MC i zaczniemy się przygotowywać do kolejnego live'a, bo dziś live, na live'ie będą dwa Pawełki i internet ciągniemy po kablu. Zaraz wam pokażemy, jak to będzie działało. Moi drodzy, a tak wygląda teraz przygotowywanie live'a. Ja tutaj siedzę przed dwoma komputerami. Pawełek podpina naszego BCS-a. Walczyliśmy z internetem. Teraz mamy taki internet kablowy, ponieważ... ile tam mamy w sumie metrów? Ze 100 metrów ponad pociągnięte. Po drodze mamy, mamy router jako access point, nie jako access point, jest ustawiony jako switch w sumie z rozsiewaniem, jako switch z Wi-Fi. Słuchajcie, jak chcecie jutro siebie zobaczyć, to zobaczę. Teraz będziecie na live'ie. Tutaj jesteście wy, widzicie? Więc tutaj będziecie na tym drugim kanale, kreatywny vlog, możecie siebie obejrzeć. Tutaj mamy stanowisko, jeden monitor, tutaj laptop, tu dwa Pawełki. No tam cały warsztat. Tam warsztat, ale teraz jest burdel taki, że szok. I pokrótce tak wygląda stanowisko. I tak wyglądają live'y. Tak to wygląda. No i moi drodzy, live i po live'ie. Jest godzina już w sumie, jak się ogarnąłem, 6 minut po północy, jest późno. Nie wiem, czy ten vlog wyjdzie ciekawy, czy on wyjdzie długi, ale obiecałem wam, że go wrzucę. Może gdybym wam nie obiecał na live na kreatorze, że go wrzucę, to może bym go nie wrzucał, ale jak już obiecałem, to jest godzina po północy, idę wam go zmontuję. Ale na pewno przyszłe live będą lepsze. Tutaj jak widzicie, tak wygląda stanowisko do live'ów. Kamera, w sumie nie wiem, tu stoi kamera, z której nadawaliśmy. No ogólnie. Ogólnie tak to wygląda. Ciemno widzę, jest wszędzie. Bo jest już pogaszone. W
każdym razie, moi drodzy, jestem już obolały, powiem wam, że po tej stłuczce na rowerze zostałem potrącony, to na początku tak nie bolało, a teraz jednak coraz bardziej czuję się obolały. Dla kogoś, kogo by ten temat interesował, co powierzchownie sprawdzałem, pytając się na Facebooku, to wszystko, co miałem przy sobie, a uległo zniszczeniu, podlega ubezpieczeniu? W każdym razie, to, że mi się rozwaliło kurtka, trochę spodnie, to też, z tego co wiem, podlega ubezpieczeniu. Teraz przed live'em szybciutko z Pawełkiem też patrzyłem na rower i no, jest troszeczkę gorzej niż myślałem, bo nie zwróciłem uwagi. W jednym miejscu tak to rama jest troszeczkę wgięta, to jest aluminium i no, to mnie trochę niepokoi. No trudno, pojadę po prostu do sklepu rowerowego, żeby mi zrobili wycenę naprawy tego, czy coś w tym stylu, bo nie chcę zmyślać czapy jakichś cen. Powiem wam też, co mnie trochę zdziwiło, jak na fejsie zapytałem o tą sytuację całą. To były takie słowa typu, o, trzeba było iść do szpitalu, niechby kobieta miała i takie, kurde, taka nienawiść do tej osoby. Trochę nie rozumiem tego może naszego społeczeństwa, może jestem dziwny, ale trochę mi się wydaje, że wyrozumiałości by się przydało, dystansu do wszystkiego. Czuję się obolały, boli mnie wszystko i pewnie jakbym poszedł do szpitala, to bym L4 dostał na pewno na te 7 dni. Kobieta by miała takie nieprzyjemności, że szok. Ale dlaczego? Po co? Naprawdę kobieta ma nauczkę, przeżywała to, więc nie sądzę, żebym musiał komuś oddawać. Nie wiem, czemu nasze społeczeństwo ma takie negatywne nastawienie do takich spraw. Nie wiem za bardzo, z czego to wynika. Trochę przykro się czytało niektóre komentarze, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że ten vlog się wam jakoś spodoba. Taki był trochę na wariata robiony. Ale i dzień był na wariata. Miał wyglądać troszeczkę inaczej ten vlog, a wygląda całkiem inaczej. Ale cóż, taki bywa czasami. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. I już niebawem kolejne vlogi, mam nadzieję, że fajniejsze, ciekawsze. Piszcie, o czym byście chcieli, bo mam dużo tematów takich luźnych, które bym z chęcią poruszył. I chyba tak będzie. Hejka.